Czego uczy mnie Biblia w Księdze Przypowieści 10, rozdział 12, werset? Nienawiść powoduje spory. Księga Przypowieści 10, 12. Kochaj swoich braci. Duch Święty ostrzega nas przed nienawiścią do naszych braci. Ten, kto nienawidzi swego brata, chodzi w ciemności, jak mówi pierwszy list Jana drugi. Rozdział od 9 do 11 wersetu. I jest mordercą, jak mówi 1 Jana, 3 rozdział od 11 do 15 wersetu. Kto twierdzi, że kocha Boga, jest nazywany kłamcą, jeśli nienawidzi swego brata. Jak mówi pierwszy List Jana, 4 rozdział, 20, 21 werset. Ten, kto jest znienawidzony, jest nazywany bratem. Nienawiść jest postawą niewierzącego świata wobec chrześcijan, jak widzimy w pierwszym liście Jana, trzeci rozdział, trzynasty werset. Straszne zatem jest to, że i wierzący mogą przyłączyć się do świata i wyrażać nienawiść wobec swoich braci. Niektórzy z chrześcijan będą się zasłaniać, przyznając się jedynie do niezadowolenia z czyjegoś zachowania lub doktryny. Jednak Biblia obnaża ich hipokryzję, wyjaśniając czym jest nienawiść. W drugiej księdze kronik, 18, rozdział 7, werset, Ahab deklaruje nienawiść do Michaasza, ponieważ zawsze wypowiadał się przeciwko niemu. W pierwszej mojżeszowej, 37, 4 bracia Józefa nienawidzili go i nie mogli spokojnie z nim rozmawiać. Druga Samuela, 13, rozdział 22 werset, uczy, że obojętność jest przejawem nienawiści, gdyż Absalom nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona. Jeśli nie lubię kogoś, ponieważ zawsze się ze mną nie zgadza, lub jeśli ścieram się z braćmi tak, że nie mogę z nimi życzliwie rozmawiać, to wtedy jestem w towarzystwie Absaloma, Ahaba i braci Józefa. W zaślepieniu nienawiści zawsze będziemy błądzić. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, gdy miłujemy braci, jak oznajmia nam Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Jana, drugi rozdział jedenasty werset i trzeci rozdział czternasty werset. Kochaj swoich braci Księga Przypowieści 10 rozdział 12 werset Nienawiść powoduje spory